Schluss ze seksem. Już czasu jeden zwiekowany chłop, stary tak wele 90 lat, obudził się u rozwidnioku ze ogrom nucką, handzią, szkrapką na zeks. Pomedikował deczko, wstął z tego swojego prykola, poszł ku bufetowi, kajczymo uszporowane pieniądze, wyjmnął ci je, położył na tyszu. Tak wele poednia długo starał się przypomnieć, po jakiego pierona te pieniądze leżą na wierchu na tyszu. Tak po jakiejś godzinie lachnął się pod fusiczkę, łapnął Zeitung i wykręcił numer, który był przy anonzie, francuska i jej kamratki, bezuchy domowe. Na odwiecześ do pomieszkania tego starego knakra przyszła cytato dziołcha i stanęła ci przedweselnie zadziwionym tym bezuchym gospodarzem. Po okamżiku starzy grechnął się letko ze wymiarkowaniem, napytał dziołcha do izby, łosiot się wygodliwie, że we fatersztulu. Wiecą oni myślałach, napoczła ta dziołcha, i że we waszych latach to już ze tym zeksem mocie szluz. Co ty, dziołcha, godosz? Spytał starzyk i przyłożył tak dłoń do dakla. Godą, panoczku, rzekła już głośniej ta dziołcha, i że myślała, co we waszych latach to ze tym zeksem Jezus uwoz szluz. Co godacie? Łoś sto pierunów, mrąkła pod kiholem ta dziołcha. Myślałach, i że we waszych latach to ze tym zeksym mocie szluz. Co padocie? Szluz? Ja? Pytał się starzy. No to wiela jeżek winowaty. Wiela musiałbym zapłacić. Ojgin z Pniuków.